Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Dziś spróbujemy się zmierzyć z dość trudnym algorytmem dotyczącym sortowania poprzez zliczanie. O tym algorytmie wspominaliśmy już, słuchajcie, w klasie siódmej, gdy omawialiśmy te algorytmy tak trochę teoretycznie. No i mówiliśmy sobie, że istnieje taka metoda polegająca na tym, że sprawdzamy sobie wszystkie możliwe liczby, które mogą wystąpić w naszym zbiorze. Akurat w tym algorytmie założymy, że to będą liczby od 0 do 99, tak? I następnie dla wszystkich tych możliwych wartości budujemy sobie licznik. Budujemy sobie licznik, a potem w tym zbiorze, który został faktycznie wprowadzony, zliczamy wystąpienia poszczególnych liczb. Czyli powiedzmy, że mamy zbiór, w którym mamy cyfry, akurat w tym wypadku 0, 2, 3, 5, 5. Tak, one są już tutaj uporządkowane, ale mogłyby nie być uporządkowane, ale występują powiedzmy takie cyfry. I teraz dla wszystkich możliwości, czyli wszystkie możliwości to jest 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tworzymy sobie osobny licznik, no albo jak w tym wypadku zmienną indeksowaną liczniki, tak? I następnie przebiegamy się po całym tym naszym zbiorze i zliczamy wystąpienia poszczególnych liczb, tak? Czyli 0 występuje raz, jedynki nie ma, dwójka jest raz, trójka jest raz, czwórki nie ma, piątka jest dwa razy. Tak? No i gdyby to był zbiór nieuporządkowany, to następnie przebiegamy się po kolei po naszych licznikach i wypisujemy daną liczbę tyle razy, ile wynosi wartość licznika. Tak? I w ten sposób porządkujemy, słuchajcie, nasz zbiór. Dobra, więc za chwilę sobie postaramy się omówić to, jakby to wyglądało w Pythonie. Dziś, słuchajcie, postanowiłem trochę zmienić. Mianowicie, zamiast używać IDLE Pythona, użyję sobie programu Visual Studio Code. Jest to, można powiedzieć, program praktycznie profesjonalny, umożliwiający tworzenie kodu w bardzo wielu różnych językach programowania, a jednocześnie program darmowy. Tak? Więc dziś Wam pokażę, jak on działa. Ja już go tu mam skonfigurowanego odpowiednio pod Pythona, ale ja to pokazuję jako ciekawostkę. Tak? Nie będę oczywiście tego wymagał od uczniów klasy 8. To wszystko to, co zrobię tutaj, można zrobić też w IDLE Pythona, z tym, że może tu jest trochę fajniej. Fajniej, szybciej, ten kod jest fajniej podpowiadany, bardziej jest czytelny. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, skoro już jesteśmy w Visual Studio Code, no to ten Visual Studio Code u mnie jest podpięty również pod Gita, tak, czyli system kontroli wersji, a z kolei to, co tam tworzę, podpięte jest pod GitHuba, tak, mojego GitHuba, który tutaj widzicie, mam różne pliki z Pythona, tak, które sobie tutaj tworzyłem. Bardzo fajna rzecz też, warto się tym na pewno zainteresować. Dobra, słuchajcie, kilka rzeczy już mam przygotowanych, więc je sobie użyjemy. Na początek zaczniemy sobie od funkcji, z których już korzystaliśmy, czyli to będzie funkcja wprowadź dane, wyprowadź dane. Z tym, że wprowadź dane jest trochę zmodyfikowana, mianowicie dodane są tutaj dwa warunki, to znaczy jeżeli będziemy oczekiwać na dane z przedziału od 0 do 99, tak? Tak sobie założyliśmy w tym algorytmie, bo tutaj maksymalna dana to jest 99, jak widzicie tutaj sobie jak najechałem, no to widzimy, że to jest zmiana typu int, no i tu widzimy, że wynosi ona 99, tak? No i żeby użytkownik nie podał nam liczb spoza tego przedziału, no to mamy taki warunek, że jeżeli poda mniejszą od 0, to automatycznie zamienimy tą liczbę na 0, jeżeli poda większą od tej maksymalnej, czyli w tej chwili to jest 99, to zamienimy to na tą maksymalną. Wprowadź dane nie różni się niczym. Dobra, słuchajcie, teraz Wam wkleję ten algorytm na sortowanie przez zliczanie i sobie spróbujemy trochę o nim powiedzieć. Dobra, jak widzicie, trochę skomplikowany, ale generalnie może nie jest tak źle. Tak? Czyli tak jak mówiłem, musimy przygotować sobie liczniki dla wszystkich możliwych wystąpień. Tak? Czyli jeżeli tutaj mogą wystąpić liczby od 0 do 99, czyli jest ich równo 100, to musimy przygotować liczniki, czyli listę w naszym wypadku, tak, bo tak będzie prościej oczywiście niż przygotować 90, czy 100 zmiennych, więc przygotujemy sobie listę, która będzie miała
100 wartości, bo 99 to max data plus 0, no to jest plus 1, tak? Czyli dodajemy sobie 100 wartości i wszystkie te liczniki na początku są zerem. No to oczywiście jasne. Następnie mamy pętlę iteracyjną for, która powtarzana jest tyle razy, ile wartości zostanie wprowadzonych przez użytkownika. No my na razie założyliśmy, że użytkownik będzie wprowadzał 5 wartości. Dobra. I teraz tak. Będziemy do naszej listy liczniki o kluczu, tak, który wystąpił w tych wprowadzonych liczbach, bo wprowadzamy nasze dane do listy o nazwie A, tak? No i będziemy liczyć te jakby wystąpienia i teraz będziemy to robić w sposób następujący, czyli jeżeli powiedzmy wystąpi u nas w tablicy A wartość 2, no to do listy o nazwie liczniki pod kluczem 2 wprowadzimy dotychczasową wartość listy liczniki z kluczem 2 i dodamy 1, tak? No to tak jak mówiłem przed chwilą, czyli po prostu będziemy liczyć. Jeżeli znajdziemy dwójkę, to w odpowiednie miejsce do naszej listy liczniki dodamy 1, tak? Czyli kolejne wystąpienie. Dobra, no i w ten sposób jakby uzupełnimy nasze liczniki o miejsca występowania, tak? Ale jeszcze musimy wykonać sortowanie i to się będzie wykonywać tutaj. Do tego celu musimy przebiec wszystkie możliwe liczniki, tak? I poustawiać odpowiednio w tablicy, znaczy w tablicy, w liście A nasze wartości, tak? Bo one tam mogą być nieuporządkowane. Zresztą zaraz będziemy podawać takie nieuporządkowane, tak? Więc musimy je najpierw zliczyć, czyli tak jak są nieuporządkowane, a potem je ustawić, tak? Czyli poustawiać w tej liście A, a następnie dopiero będziemy mogli te dane wyświetlić. Dobra, słuchajcie, no może to być trochę skomplikowane, ale tak to wygląda. No i teraz słuchajcie, sprawdzimy sobie, czy to działa, czyli użyjemy sobie tych naszych zdefiniowanych funkcji. Dobra, czyli najpierw wprowadzimy dane, potem wyświetlimy te wprowadzone dane, następnie posortujemy i wyświetlimy je jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy działają. Dobra, więc ja sobie plik zapisuję, no i odpalam. Dobra, słuchajcie, odpalenie pliku następuje mi tutaj w terminalu Visual Studio Code. Ja mogę sobie ten terminal na przykład tak podnieść lekko. No i mamy tutaj wprowadź liczby z przedziału od 0 do 99. No to wprowadzimy sobie. Oczywiście nieposortowane te liczby damy jakoś. No i wprowadzimy sobie na przykład jakąś większą, bo to co mówimy, jeżeli podamy spoza przedziału, to nasza funkcja wprowadzana automatycznie nam to dopasuje, tak? No i mamy, słuchajcie, wprowadzone dane, to jest 45, 12, 67, 1 i 99, my podaliśmy 103, tak, ale tak mówiłem, funkcja wprowadź dane to poprawiła, a następnie dane posortowane metodą przez liczenie 1, 12, 45, 67, 99, tak. No i gra, słuchajcie, zlicza, sortuje i gra. No i tą metodę przez zliczanie wykorzystamy sobie już w kolejnym filmie do wyszukiwania wartości w ciągu uporządkowanym. Tak, żeby właśnie się upewnić, że nasz ciąg będzie uporządkowany, to sobie wykorzystamy metodę sortowania przez zliczanie. Wszystko działa, więc na dziś tyle. Aha, słuchajcie, może jeszcze tak z ciekawości pokażę Wam w takim razie działanie Gita, tak? Zobaczmy sobie, czyli ten system kontroli wersji. Jeżeli sobie wpiszemy git status, to zobaczymy, że plik sortowanie przez zliczanie został zmieniony i możemy go dodać do repozytorium, pisząc sobie git add, tak, i nazwa pliku, albo jak damy kropkę, to zostanie dodane. Gir napisałem, słuchajcie. Git add. Jak damy kropkę, to zostaną dodane wszystkie pliki. W tym wypadku nasz jeden, więc jak teraz sobie damy git status, no to jest on już dodany do repozytorium, czyli do naszego systemu kontroli wersji jako plik zapisany.
No i możemy go sobie w tym momencie dodać tak zwany commit, tak? Czyli bo on w tej chwili oczekuje do dodania do tego, do naszej właściwej gałęzi. I teraz na przykład sobie dodamy git commit minus m, czyli dodamy do tutaj komentarz odpowiedni, add script. No i nasz skrypt się nazywa sortowanie przez zliczanie. Dobra. Dobra. I został on dodany do naszej gałęzi master w systemie kontroli wersji do projektu Python 8. No i oczywiście to jest na razie tu u nas lokalnie, więc jeszcze możemy to wysłać na GitHuba. Czyli dodamy sobie git push. No i tu będę się musiał zalogować prawdopodobnie, na pewno, bo nie skonfigurowałem sobie tego na stałe. Gmail.com. No i to nam się teraz powinno wysłać. Tak, i się wysłało. Możemy to zresztą sprawdzić. Słuchajcie, ponieważ wejdę sobie na mojego GitHuba i sortowanie przez zliczanie nam się pojawiło i tutaj mamy ten plik pokazany w całości, więc co sprytniejsi uczniowie mogą sobie tu co nieco poszukać. Wszystko w tej chwili widać na GitHubie, poszukać odpowiedniego mojego konta i sprawdzić sobie, co tam mam ciekawego. Możecie sobie przejrzeć. Dobra, słuchajcie, to na dziś tyle i zapraszam Was na kolejny odcinek.